Witam moi drodzy, w tym materiale pokażę Wam bardzo piękne miejsce, które naprawdę warto odwiedzić. Na Dolnym Śląsku znajduje się Rudawski Park Krajobrazowy, a na jego obszarze cztery kolorowe jeziorka. Stanowią one część zielonego szlaku biegnącego z wioski Wieściszowice na Wielką Kopę. Ten piękny park w Rudawach Janowickich jest odwiedzany przez turystów z całego świata i stanowi atrakcję w skali światowej. Miejsce to zostało uznane za jeden z cudów natury w Polsce. Cztery jeziorka powstały na terenie dawnych kopalni niemieckich, w których był wydobywany piryt. Gdy złoża się wyczerpały, miejsce zostało pozostawione samemu sobie. Zostały wyrobiska, które z czasem wypełniły się wodą, ale nie była to zwykła, przezroczysta woda. Przyjęła przeróżne kolory w zależności od składu chemicznego gleby. Jeziorko żółte związane jest ze składem chemicznym otaczających skał, wapnia oraz siarki. Purpurowe swój kolor zawdzięcza dużym nasyceniem żelaza, natomiast błękitne, zwane też lazurowym, prezentuje się tak pięknie dzięki związkom miedzi. Na końcu jeszcze jest małe jeziorko, zielone, zwane też stawikiem, które jest najmniejsze ze wszystkich, a latem nawet okresowo wysycha. Na końcu wybrałem się również na Wielką Kopę, która jest najwyższym szczytem wschodniej części Rudaw Janowickich. W tym filmie w skrócie zobaczycie kolorowe jeziorka oraz okolice. Miejsce jest naprawdę warte odwiedzenia, a najlepsza pora, aby zobaczyć wszystkie cztery jeziorka, to wczesna wiosna lub jesień. Latem, ze względu na małe opady, jeziorka bywa, że wysychają. Jeśli ten materiał będzie się Wam podobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapy w górę. Zachęcam także do zostawienia subskrypcji z dzwonem. Dzięki temu otrzymacie powiadomienie o każdym moim nowym materiale, który wrzucę. Rudawy Janowickie, kolorowe jeziorka. Zapraszam na wyprawę.